Cześć, witam Was serdecznie. Tu Piotr Gratz z cryptomining.com.pl. Dzisiaj tradycyjny odcinek, jak to w niedzielę, co nowego w krypto piszczy. I zobaczymy sobie, co się dzieje na rynkach. I CoinMarketCap. Ogólny market cap jest 400 miliardów dolarów. Urósł nam w ostatnim czasie trochę. Dominacja Bitcoina 63,7%, czyli też urosła. Altcoiny trochę dostały po tyłku. Bitcoin w ciągu 7 dni urósł nam 5,83%, reszta, no plecy, minusy, minusy. Jak Bitcoin rośnie, to wiadomo, altcoiny lecą w dół. Trzeba będzie poczekać na dobry sezon altcoinowy. Ale ci, co kopią Proof of Stake lub mają masternody, wiadomo, tych mniej odczuwają takie spadki, bo wiadomo, nam przybywa tych kryptowalut codziennie, co godzinę, czy tam zależy od danego projektu. My trochę mniej, jak to można powiedzieć, na spadkach altcoinów tracimy. Dobra, idziemy dalej. Top 100 DeFi tokens market cap 14 miliardów dolarów, prawie 15, niedużo brakuje. Też DeFi projekty dostały ostatnio po tyłku, czyli po prostu się tu też będzie pomału czyścić i zostaną może lepsze projekty, albo to jest chwilowy taki zastój. Zobaczymy, co się będzie działo. Masternody online. Trochę market cap nam urósł. Był niecały 1,5 miliarda dolarów, teraz jest 1,6 miliarda. Dominacja jest nadal Dasha, 41,86%. Masternody Coins 276. Ile masternodów online jest? 211 tysięcy masternodów. Także też tutaj ciekawie. Vitae na drugim miejscu. Tak jak było ostatnio w tamtym tygodniu. 24%. Zobaczcie do góry. Reszta czerwono. Także no, mamy mały zjazdy praktycznie wszędzie poza Bitcoinem i tutaj Vitae widzę, że bardzo ładnie poszedł do góry. Global Hearts Stacking. Co tutaj mamy? Cały czas, jak widzicie, jest praktycznie równo. Tutaj było wcześniejszy od ta letnia górka, później spadek i jest tak równiutko, znów jedziemy. Co tutaj będzie? O, znów jest nieuaktualnione. I mamy, ale i tak pokazuje, że DOT jest na pierwszym miejscu, ADA na drugim, EOS, trzecie, czwartym miejscu, Tezos, Algo jest na piątej pozycji, później Atom, TRX, Band i Others. I tu mamy sobie właśnie te banieczki. Ale wam pokażę fajną stronę, gdzie też jest z banieczkami. Jak to można powiedzieć, Crypto Bubbles. Także tutaj też nam pokazuje, że Bitcoin to jest taki największy, jak największa bańka, jak to można powiedzieć. W ciągu 24 godzin jednak USDT największy miało wolumen. I teraz według price'a rankingu możemy sobie zrobić dominacji. Miesięcznie nas interesuje tygodniowo. Możemy sobie ustawić w dolarach, w euro, w Ethereum, w XRP, w Bitcoinie. Jak chcemy. Bardzo fajna strona. I tutaj przejdziemy sobie tak i zobaczcie, ile jest. Wszystko co do Bitcoina. Jak? O, i tu zobaczcie. Witaj, jest duża zielona banieczka, czyli on nie stracił dobitka. Nic, tylko zyskał. Nexo. I inne właśnie tak jest, mało jest tych zielonych projektów. Większość, wszystko praktycznie co do Bitcoina potraciło. Także fajna strona. Możecie sobie też tutaj właśnie wchodzić i sobie patrzeć. Pamiętacie, Crypto Bubbles. Także tutaj fajnie się będzie sprawdzać. Dobra, przechodzimy do naszych. A, Global Hearts jeszcze. Aha, nie powiedziałem, jak wygląda. Widzicie, nie powiedziałem, jak wygląda tak. Cały market cap, z takim market cap 31, prawie 32 miliardy dolarów, zalokowane z takim 13 miliardów dolarów,
czyli nam spadło, jak widzicie, co do ostatniego tygodnia. Proof of stake dominacja też spadła o 1,8%, ale i tak mamy 20%. I tak to właśnie wygląda. I cały crypto market cap 406 milionów dolarów, porównując do tego, gdzie nam pokazywało 400, no różnica 6 miliardów dolarów. Nie wiem, który jest bardziej aktualniejszy, tamten czy ten. Ciężko wyczuć, kto szybciej po prostu na bieżąco uaktualnia dane. Także pokasujemy sobie te strony, przejdziemy, jakie były w ubiegłym tygodniu najlepsze kryptowaluty do wydobywania w Proof of Stake i w Masternodach. Niniejszy raport obejmuje okres od 18 do 25 października 2020 roku dla monet POS. Przepraszam. O najlepszych wynikach podsumowanie tygodnia. I mamy z takim. FOR, PHR, 45%. Bitcoin POS, 37%. MN Coin, 30%. Vitae, 27,75%. A czuję, że w następnym tygodniu Vitae wyląduje na pierwszym miejscu. Fitcoin, 27%. Social Sen, 24%. Energy, 23%. Fajnie, bo się z Energy rusza, oni już chyba z tą giełdą ruszyli. Luxcoin 22%, Colloxum 17,41%, Particle Part 15%. I tak to było w Proof of Stake, ta stop, ten stop, masternody końcu tydzień 43. Znów Fore 45%, Vitae drugie miejsce tutaj zajmuje 27%, Fitcoin trzecie, Social Sand. Czwarte 24%, Energy 23%, piąte miejsce, Luxcoin 22%, szóste miejsce, Colloxum 17,41%, Sinch, czyli Safe Insurance 14,21% i 13,26% BlockNet i Polis, co mnie cieszy też bardzo, na 10. pozycję wskoczył 10,37%, także fajnie. I najlepsze wyniki w Masternodach za okres 21 października do 28 października. I tak, Pirate Cash, Netbox Coin, Forenix, Eros Vitae, Bitcoin, Decentral Hub Coin, Zenon i Ghost Prism jakiś. Także tutaj się tak przedstawia z Masternody, Coins, Including Creative Stack. Czyli najlepiej dawał Pirate Cash, Netbox, tych coinów. Także tyle by było z tego tematu. Wejdźmy sobie do newsów, co tam było niedawno. No, co do newsów wirusowych, to mamy także lockdown. Mieszkam w Anglii, lockdown się nam szykuje od czwartku. W Polsce widzę, że zablokowali ten cmentarze, żeby ludzie nie chodzili. Pewno też niedługo będzie lockdown, ale oby nie, może. Dobra, bardzo ciekawych artykułów. Przejdźmy do sedna. Bardziej ciekawych artykułów mamy o Dashu. Dołączył do rosnącej listy tokenów dostępnych w DeFi i ekosystem będą wchodzić. Także warto poczytać ten artykuł, jeżeli kogoś DeFi interesuje. 100% wypłacalne kraniki, nano, o tym ja robiłem filmik, bo są takie, to można pozyskać za darmo sobie nano poprzez granie, jeżeli ktoś lubi grać. Są dwie aplikacje na telefon, Tip Nano i Quick Crypto. Coś widzę ostatnio, że z Tip Nano jest jakiś problem, bo nie wyświetla się na tym Google Play. Ale może rozwiążą problem, ale Quick Crypto normalnie się pokazuje i poprzez granie można zdobywać sporo nano. A otworzymy sobie reklamę, zarobimy bata. I zaraz ją, a to sobie później zamknę. I tak to właśnie by było. I teraz newsy. Bitcoin, Stake, KubeCoin. Ladies and gentlemen, welcome back to the channel. I know you guys were. No i się wrąbała ta reklama z głosem. Ale już wykasowana, dobra. Newsy co do Bitcoin, Stake, Cuba, Coina, Kutum, Flitza, Zcoina, iOS, VeChain, Zenzo, Stratis, Loki,
UltraGate i Fore. Także macie tutaj do poczytania o tym newsy. To o tym teraz przedstawiałem z tej kuby. Nowości w pulach i aplikacjach Pozy Martinelli z tej kuby i Flitz. Powiem wam, że Flitz 4000 już, ponad 4000 masternod obsługuje. Strasznie się rozwijają. I kryptowaluta też spoko jest. Newsy też mam następne. Polis, Bitcoin, Tu, Luxcore, Tron, UcaCoin, Stratis i Zcore, jeżeli ktoś interesuje do poczytania. I był jeszcze filmik zrobiony, czy warto korzystać z przeglądarki właśnie Brave. Tak, widzieliście, reklama mi tu przyszła. Bokiem tutaj. Kliknąłem sobie i coś mi tego bata wpada. Także warto mi się wydaje, że korzystać z tej przeglądarki. I coś tego bata przy okazji sobie zarabiać. I to było tak, bo to już jest starszy odcinek z tamtego tygodnia. I dalej sobie właśnie lecimy z tematami. Zapraszam właśnie do czytania, oglądania nas i do śledzenia ciekawych informacji i newsów. Mam nadzieję, że do świąt będzie jakoś spokojnie z tymi wirusami i innymi lockdownami, żebyśmy mogli spokojnie spędzić święta, a tak to życzę wam w szczególności zdrowia i trzymajcie się. My jedziemy dalej, nie poddajemy się i działamy w świecie kryptowalut. Także do zobaczenia, linki będą tradycyjnie pod filmikiem. Trzymajcie się, cześć.